Można. Można w kilka miesięcy dokonać takiego pięknego dzieła, które ma służyć wielu pokoleniom. I księże proboszczu, pomimo, że jak ksiądz to nazwał, że jest to wcześniak, ale sobie na pewno poradzi bez większego wysiłku, bo tak też miało być. A skoro ta inwestycja bardzo nowoczesna, nie wiem, czy w tym powiecie jest o podobnym stopniu nowoczesności, chyba jeszcze nie, ale zdaje się, że po tym dzisiejszym dniu spodziewamy się tutaj częstych wizyt i będą się przyglądali, jak to pewnie funkcjonuje. Bo sami Państwo doskonale wiecie, że ten obiekt ma pracować sam na siebie, wykorzystując siły przyrody, te dane od Pana Boga, i słońce, i wiatr, i też ciepło, które będą wychwytywały pompy ciepła i też przekształcały na energię. I wydaje mi się, że jest to, proszę Państwa, taki kolejny krok cywilizacyjny tej gminy w kierunku realizacji już innych obiektów, takich przyjaznych naturze, bo ten ze wszechmiar jest przyjazny naturze, o czym Państwo na pewno się przekonacie, kiedy po tym, że spotkaniu tutaj poprosimy Panią Dyrektor, czy też właściciela firmy Elbos, który to budował, żeby nas oprowadzono po tym obiekcie i żeby Państwu pokazać chociaż z grubsza, jak to też działa. Drodzy Państwo, my pragniemy wyrazić radość, że udało nam się w tak krótkim czasie, a nie jest to tajemnicą, że nasze inwestycje, szczególnie oświatowe, czy te inwestycje, które są związane z tą jeszcze mniejszą generacją, czyli budowa przedszkoli, jest determinowana naszym fenomenem demograficznym. I to spowodowało właśnie, że musieliśmy bardzo przyspieszyć i oprócz szukania nowinek technologicznych zależało nam na takiej technologii, która będzie bardzo szybko realizowana i budowana. Tutaj chciałbym szczególne słowa uznania w miejscu złożyć szefowi firmy Elbos, głównemu wykonawcy, panu Kazimierzowi Woźniakowi, za bardzo szybkie, sprawne i z wysoką fachowością, to jest nie tylko moja opinia, z wysoką fachowością wybudowanie tego bardzo nowoczesnego. Panią Bogą wstaję ja, Pana pomaga.